Proszę Państwa, przechodzimy już do grupy drugiej Olimpiady Młodzieży Region Północ. Giżycko 2015, Roszczyn 2002, Białystroja, kadra województwa zachodniopomorskiego. Trzy kluby: Basket Koszalin, Starger Szczeciński i Wilki Morskie Szczecin. Natomiast w żółto-czarnych strojach to kadra Pomorza, Pomerania 2002. Więcej klubów: Trójmiasto, Asseco Gdynia, Lew Sopot, UK7 Lew Sopot, De La Salle Gdańsk, Czarni Słupsk, Starogard Gdański. Proszę Państwa, wyrównany mecz. Pomorze osłabiony, osłabiony, grają bez lisów. Jeden złamana ręka, drugi w Ameryce. Na Marcin Gordatkam wygrał, pojechał. No i Cebula, największy bapechowiec z kadry Pomorza i w ogóle kadrowiczów. Jeszcze w tamtym tygodniu wszystko było w porządku, a we wtorek czy środę złamał palec na meczu. I niestety nie mógł przyjechać. I mamy 39-36 dla kadry. Zachodniopomorskiej, tak? Czyżby znowu pech? Przede mną pan Cebula. Chłopak miał wyjechać na Marcin Gordatkam, ale zdecydował zostać i bić z kadrą. I ten pech, nie? Kiedy to się wydarzyło? We wtorek rano na meczu Paluszek. Na pewno troszkę załamany, nie? Troszeczkę mu przeszło, chłopcy powalczą. No ale taki jest sport kontaktowy. Gdyby to wiedział, grałby ostrożniej, albo by nie zagrał. Ale ważny mecz był. Aha. 39-36. No. I ani tu, ani tu. A do Stanów pojedziecie w najbliższym terminie. Praktycznie Cebula jest pierwszym rozgrywającym w kadrze Pomorza. I dwóch lisów nie ma. Czyli kto teraz musi spełniać warunki, raczej rolę rozgrywającego? Pieszanowski? Pozdrawiamy taty, pana Bartłomieja Pyrzanowskiego. Kadrę Pomorza prowadzi pan Michał Mróz. W tamtym roku tu siedział. Tam, gdzie teraz siedzi pan Roman Prawica, jako trener, selekcjoner Oczyka 2-1. Prowadzi zespół Asseco Gdynia 2-1, teraz prowadzi kadrę Pomorza 2002. Zapracowany, tak. Niedawno mu się chyba córunia urodziła. No, India, tak. Żółkowski, tak? Tak, jeden z bardziej dynamicznych zawodników w Pomeranii na co dzień w UK7 Lew Sopot gra.
No to na razie tyle. Za chwileczkę zrobimy drugi filmik, jak druga piątka wyjdzie.